Mszą świętą w katedrze polowej Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe podporucznika Zdzisława Rachtana, PS Halny, żołnierza Armii Krajowej, towarzysza broni Jana Piwnika Ponurego, uczestnika operacji Burza. Eucharystii przewodniczył ksiądz pułkownik Straży Granicznej Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej i rzecznik ordynariatu polowego. Po mszy świętej urna z prochami Zdzisława Rachtana została złożona na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przed rozpoczęciem liturgii urna została udekorowana wstęgą Orderu Wojennego Virtuti Militari. Waldemar Strzałkowski, minister w Kancelarii Prezydenta, odczytał decyzję o nadaniu zmarłemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odczytane zostało przesłanie biskupa polowego Józefa Gustka do uczestników uroczystości. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że zmarły żołnierz AK poprzez doświadczenia wojny umocnił się w chrześcijańskim życiu i działaniu i pozostawił po sobie liczne dzieła świadczące o jego wierności Bogu i ojczyźnie. W homilii ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa podkreślał, że wychowanie według zasad harcerskich stanęło u podstaw umiłowania jego ojczyzny. Ksiądz Zbigniew Kępa zauważył, że odchodzące pokolenie ludzi walczących o wolność w czasie II wojny światowej stanęło przed dylematami moralnymi i niebezpieczeństwem utraty w warunkach wojny wrażliwości moralnej. Thank you.